naprawdę niezmiernie miło jest patrzeć, jak stadion nie tylko wielkimi wydarzeniami, ale też takimi wyjątkowymi, kameralnymi przyciąga do siebie. A ze mną panowie z reprezentacji piłkarskiej AMP Football. Wszystko zaczęło się od tego płotu, który przed nami. On jeszcze nie tak dawno pełnił swoją funkcję bardzo mocno. Pełnił swoją funkcję, ponieważ dzielił. A my dzisiaj chcemy pokazać coś zupełnie odwrotnego. To, że ten płot łączy, integruje i kojarzy się z bardzo pozytywnymi emocjami. Z takimi emocjami, z jakimi kojarzą się zdjęcia z ubiegłorocznych mistrzostw piłkarskich w Kaliningradzie. Z takimi emocjami, z jakimi kojarzą się piłkarze, którzy łamią wszelkie bariery, którzy pokazują ogromną otwartość na wszystko, co nowe, na nowe emocje. I my taką otwartość Stadionu Narodowego chcemy pokazać, bo stadion od niedawna jest otwarty dla wszystkich i bardzo cieszymy się, że wystawa, która będzie na tym płocie przez kolejne 2 miesiące, dołączy do tych wszystkich atrakcji, które na co dzień można na stadionie znaleźć. Historia futbolu w Polsce ma półtorej roku. I półtorej roku temu jeszcze w Polsce nie było żadnego zawodnika, nie było treningów, nie było nikogo, kto by słyszał o tej dyscyplinie. A z kolei na świecie dyscyplina ta istnieje od 30 lat, w wielu krajach są całe ligi. Ta historia nasza krótka, ale intensywna, myślę, że tak samo jak to co chłopaki pokazują, ta gra w piłkę w tej formie, to pokazuje tą naszą ideę, pokazuje to, że może nie wszystko, ale bardzo dużo da się zrobić, mimo przeciwności, mimo trudności, że bardzo dużo rzeczy da się zrealizować. I to jest ta idea, którą mam nadzieję, ta wystawa też pokazuje i mam nadzieję, że tą ideą zarazimy też, no myślę, że tysiące osób.